On się nie urodził mordercą, ale oni go wyszkolili na cyborga, który miał mordować i siać strach i cierpienie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking. Dziś będziemy opowiadać o zbrodniarzu, ale zbrodniarzu, który uniknął kary. Był to komendant obozu koncentracyjnego Plaszów, ale również nazywany był bestią krakowskiego getta. Wzbudzał niesamowity postrach. Człowiek ten uniknął kary, ale dziś ujawnimy jego powojenne losy. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest oczywiście Wam bardzo mocno znany sklep militaria.pl. I w tym sklepie możecie robić zakupy online, ale również możecie wejść do jego stacjonarnych punktów, jak na przykład ten w Krakowie na ulicy Dietla. Ja w tej chwili jestem w Krakowie i sobie do tego sklepu wchodzę. Militaria.pl ma 11 sklepów w największych miastach w Polsce. Oprócz oczywiście Krakowa, gdzie się znajduje, są to Katowice, Poznań, Łódź, Szczecin, Gdynia, Warszawa. Co najciekawsze, czynne 6 dni w tygodniu, także w niedzielę handlową. W sklepie militaria.pl możecie zawsze liczyć na fachową i dobrą obsługę, dlatego że pracują tutaj naprawdę eksperci, a do tego pasjonaci. Ale jeżeli zdecydujecie się na zakupy online, to Wasze towary dotrą do paczkomatów nawet w weekendy. Natomiast jeżeli kupicie do 22 jakiś towar z tego sklepu, to spokojnie kurierem DHL zostanie on dostarczony na następny dzień. Po zajęciu przez Niemców Krakowa okupant zarządził spis ludności żydowskiej. W tym spisie wyszło, że Kraków zamieszkuje 68 tysięcy Żydów. Dla nich stworzono specjalną dzielnicę, nazywaną gettem. Do tego doszło jeszcze 32 tysiące Żydów z okolic Krakowa, miasteczek i wsi. Ci ludzie stłoczeni w potwornych warunkach zostali wciśnięci właśnie w dzielnicę, która dzisiaj nazywana jest Podgórze. Tam działy się dantejskie sceny. Jedna z kobiet, która przeżyła, opowiadała, że SS-mani chodzili po ulicach, wchodzili do mieszkań, wyciągali za włosy dzieci, kobiety. Widziała scenę, kiedy przez okno wrzucono rabina, który miał białą brodę. Upadł na bruk. Na tej brodzie było widać krew. W tych wszystkich zbrodniach, o których dzisiaj będę opowiadał i których oczywiście możecie dotrzeć w różnych rodzajach źródłach, do których możecie dotrzeć w różnych rodzajach źródłach, brał udział człowiek, który został wyszkolony na nazistowskiego cyborga. On się nie urodził mordercą, ale oni go wyszkolili na cyborga, który miał mordować i siać strach i cierpienie. Był to Horst Pirarczyk. Są takie miejsca w Krakowie, gdzie można poczuć jeszcze właśnie powiew tej historii. Za moimi plecami budynek dawnej przedwojennej fabryki czekolady Optima i napis Optima SA pozostaje. Gdyby ten napis potrafił mówić, to opowiedziałby nam o wielu dantejskich scenach, które rozegrały się tu właśnie w momencie, kiedy Niemcy stworzyli na tych ulicach i na tej dzielnicy getto dla krakowskich Żydów. Otóż w tym zakładzie mieściły się warsztaty rzemieślnicze, gdzie Żydzi niewolniczo pracowali na rzecz przemysłu niemieckiego. Z tego zakładu również wysyłano ludzi do obozu zagłady w Bełżcu. Wysłano kilka tysięcy ludzi. W tych wysyłkach oczywiście uczestniczył w cudzysłowie bohater naszego odcinka Horst Pirarczyk. Jest tutaj jedna opowieść Mieczysława Pempera, człowieka, który pomagał na przykład Oskarowi Schindlerowi sporządzić listę i uratować ponad 1000 ludzi. To Mieczysław Pemper opowiadał. Horst to był nieobliczalny morderca. Siał paniczny postrach w getcie.
Był przypadek, że na tej ulicy rozstrzelał osobiście grupę Żydów, którzy wracali właśnie z pracy do domów. Nikt nie wiedział, dlaczego Pilarczyk wyciągnął karabin i zaczął strzelać do ludzi idących na chodniku. Nawet sami SS-mani zapytali się go, co ty robisz, Horst, dlaczego ich zabijasz tak nagle, za nic? Odpowiedział, że jest świeżo po szkoleniu. I pierwszy raz zobaczył taką dużą grupę Żydów, poczuł zew krwi, dostał szału i musiał ich zabić. Po mojej prawej stronie fragment drugi ocalałego muru getta krakowskiego. Oczywiście oryginalny, w tej chwili poddany jest konserwacji. Horst znika w pewnym momencie z getta. Dlaczego? Dlatego, że jest nałogowym alkoholikiem i ma problemy z utrzymaniem dyscypliny. Proszę sobie wyobrazić, że dostaje naganę od SS-mana Kundę za to, że spoliczkował szefa policji żydowskiej, niejakiego Symche Spire. I później Horst, jak miszung zła zjawia, pojawia się z powrotem w getcie, kiedy jest 43 rok i kiedy następuje likwidacja getta krakowskiego. I tutaj trzeba oddać głos Pankiewiczowi, który opowiada właśnie, jak ten moment wyglądał. Jak wyglądał? Pankiewicz mówi, widziałem ludzi zamordowanych na ulicach getta. Inni musieli ich rozbierać z ubrań. Rozbierano kobiety, rozbierano mężczyzn, starców, ściągano ubrania z niemowląt, z zabitych dzieci. Synowie rozbierali swoich rodziców, a rodzice rozpoznawali wśród zabitych swoje dzieci. Do getta przyjeżdżają platformy, ciała, które kapią jeszcze krwią, ładuje się na te platformy i przykrywa kocami. Platformy te pędzą jak wozy rzeźnicze ulicami Krakowa w kierunku Płaszowa. W tych właśnie działaniach uczestniczy SS-man Horst Pilarczyk. Budynek wartowni na Placu Zgody. Czyli na tym placu w czasie II wojny światowej, w momencie, kiedy było tu utworzone getto, dochodziło do dantejskich scen, które były obserwowane przez okno z apteki pod Orłem przez polskiego farmaceutę Pankiewicza. Ale wracamy do Horsta. Jest 2019 rok. Christine Falge jest profesorem na jednej z uczelni niemieckich. Wspominam, że w opowieściach rodzinnych pojawia się wuj Horst, który w okresie II wojny światowej przywozi swoim krewnym prezent. Jakie to są prezenty? Ubrania, dziecięce, trzewiki ze skóry, płaszcze, bardzo dobre futra. Wszystko to przywozi i rozdaje swojej rodzinie. Jedno takie ubranko i trzewiki dostaje Johan, mówi Christine. Johan był moim tatą. Dziś dopiero uzmysławiam sobie, że przecież skąd miał takie rarytasy w czasie wojny, gdzie wszystko było reglamentowane, skąd miał takie rarytasy krakowski SS-man. Dzisiaj już wiem, skąd miał. Właśnie stąd, od zamordowanych ludzi, których sam albo wraz ze swoimi siepaczami, kolegami hitlerowskimi masowo zabijał. Pilarczyk przeżył II wojnę światową, ale do końca musiał się ukrywać. Zmienił też nazwisko. Imię nie. Horst dalej było jego prawdziwym imieniem, ale nazwisko brzmiało Burkhardt. Oczywiście jego sadystyczne skłonności zostały. Dalej pił, dalej maltretował kobiety. Nie układało się jego życie. Był inteligentnym i bystrym człowiekiem, dobrze sytuowany, miał dobry wóz, pracował w hotelach jako menadżer, oczywiście zabierał kobiety, które podrywał na jacht, żeglował po Morzu Śródziemnym, nie brakowało mu pieniędzy.
Skąd to wszystko wiemy? Wiemy to wszystko od Christine Falge, której ojciec był właśnie bratankiem Horsta. I kiedy Christine, pytała swojego tatę o wuja, on oczywiście wypierał całkowicie tą historię. A kiedy Christine nalegała i mówiła: tato, ten twój wuj, który zapierał cię na dobre drinki do restauracji, przystawał kobietom, prowadził ludzi do komór gazowych. Był mordercą, zabijał ludzi w okupowanej w Polsce. Ojciec jej łapał się za głowę i mówił: och, to okropne, to straszne, okropne. Proszę, nie mówmy o tym. Ale matka Christine wspominała, że pewnego dnia odwiedził ich w 60-tych latach właśnie Horst i w tym momencie do ich mieszkania przyszedł inny znajomy, Egon, który był zagorzałym antyfaszystą i siedział w obozie koncentracyjnym właśnie jako przeciwnik Hitlera. Kiedy zobaczył wuja, właśnie Horsta, twarz jego się zmieniła, syknął tylko przez zęby, że nie będzie z takim właśnie gnojem siedział pod jednym dachem i opuścił mieszkanie. Horst zmarł w 1965 roku. Był ścigany przez wywiad izraelski i był ścigany również przez Główną Komisję Badań Zbrodni Hitlerowskich na Narodzie Polskim. Zmarł w bardzo dziwnych okolicznościach. Bardzo dziwnych. Dlatego, że na fotelu dentystycznym, po tym jak dostał zastrzyk znieczulający, można snuć tutaj różne teorie spiskowe, że być może właśnie wywiad izraelski w ten sposób dopadł tego zbrodniarza. Czy jest to prawda, tego nie wiem. Ale wiem jedno, że w 2018 roku właśnie do Muzeum Krakowa zgłasza się Christine Falge, która opowiada to, co powiedziałem wam w tym odcinku. I gdyby nie ta właśnie Niemka, nie Christine Falge, nie mielibyśmy pojęcia o powojennych losach tego zbrodniarza. I tu jest właśnie to, co zawsze mówimy wam w naszych odcinkach, że kolor skóry, narodowość, wyznanie wiary czy status społeczny nie gra roli. Ta kobieta jako Niemka odkryła mroczną historię właśnie demoniczną swojej rodziny i powiadomiła o tym Polaków. I to jest bardzo wysoka zasługa dla tej kobiety. Ukłon dla niej. Jeżeli interesuje was historia hitlerowskich zbrodniarzy, zapraszam do naszego odcinka o demonie zbrodni, Amonie Goethe, który był komendantem koncentracjolager Plaszów. Link do tej historii znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych wędrówkach z historią. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów Radosława Burczyka, Admingo 50, Grzegorza Barszcza, Bajkera Budzyka, Witolda Chojeckiego, Artura Chojeckiego, Gildorfa K., Karola K., Michała Komisarskiego, Marcina Lukomskiego, Galicję Production, Małgorzatę Sobczak, Wojciecha Srokę i Mariusza Tokaja. Wspierają nas także Tomasz Barabasz, Michał Chmielarczyk, Wojciech Byrskich, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła i Damian Ślęp. Ogromnie wam za to serdecznie dziękujemy.